Czas nieobecności dzieci w szkołach został dobrze wykorzystany przez dyrekcję i pracowników szkoły podstawowej nr 7. Wspólnymi siłami zabrano się za częściowy remont placówki. Przede wszystkim chodzi nam o to, aby nasi uczniowie, nasze dzieci były po prostu w szkole bezpieczne. A jak widać, jest ona piękna, nowoczesna i bezpieczna. A o to nam właśnie wszystkim chodzi. Remont pawilonów był niezbędny. Po ponad 30 latach remontu doczekała się podłoga. Stara nawierzchnia została wymieniona i teraz cieszy oko. Odnowiliśmy również cały pawilon dla klas młodszych. Mam nadzieję, że Państwo też zobaczą, jak to fajnie teraz wygląda. I przeszliśmy do remontu dwóch pawilonów na pierwszym piętrze. Odmalowaliśmy również stołówkę, także dużo, dużo się zmieniło. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników siódemki na ścianach pojawiły się wyjątkowe malunki. Wspólnie z paniami dyrektorkami decydowałyśmy, kto ma tu być namalowany, ponieważ utwory niektórych osób, to znaczy głównie tu chodzi o Henryka Zienkiewicza, raz to, że to jest nasz patron, tak, a jeszcze oprócz tego pojawiła się tu Wisława Szymborska. Utwory tych pisarzy są omawiane na języku polskim. Pojawiają tak? się w podstawie programu. Tak, właśnie. Natomiast Olga Tokarczuk, ponieważ jest to najmłodszy noblista, z racji tego, żeby dzieci poznały najnowszą noblistkę, stąd padł wybór. No a jeśli chodzi o Bolesława Chrobrego i Ignacego Paderewskiego, no to tutaj z racji sal. Moja sala jest plastyczno-historyczna, koleżanki plastyczno-muzyczna, no więc taki traf po prostu Ignacy Paderewski, kompozytor i też historyk, prawda, premier rządu, tak, więc to tutaj bardzo ważna osobowość, więc no stąd taki wybór na te postacie, które się tutaj pojawiły. Autorką tych malowideł ściennych jest pani Ewa Zakowana, nauczyciel plastyki i historii ze szkołą podstawową nr 7, związana od 34 lat. Jestem bardzo mile i pozytywnie zaskoczony. Naprawdę widać rękę, widać nowe otwarcie, widać podejście. Świetnie odświeżone korytarze. Piękna inicjatywa z tymi rysunkami na ścianach. To jest efekt dydaktyczny, utrwalający też w pamięci uczniów ważne wydarzenia historyczne. Mogę pogratulować. Cieszę się, że nasze placówki są tak przygotowane. Mogę powiedzieć, że mamy naprawdę świetną bazę techniczną, bo to widać na korytarzach, to widać w salach. W remont zaangażowało się wiele osób, jednak nie byłby on możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, który na ten cel przekazał około 100 000 złotych.